Ja cię sfiltrował. Wcale cię nie widać, nie? Tylko ci grzywka wystaje. Grzywka ci wystaje. Pan z wami. Z Panem Bogiem. Siemano, witajcie, z tej strony Serbix. Dzisiaj ze mną sąsiad Mateusz. O, sąsiad Mateusz tutaj elegancki. Proszę bardzo, zobaczyć, jaki tutaj no, sąsiad. Dobra, idziemy do niego. Dzisiaj taka akcja, prasowanie, w sensie u mnie żniwa. O, siema sąsiad. Dzień dobry. Co ty tutaj? Przegląd jakiś? Przegląd, smarowanie i takie tam rzeczy. Sznurki wymieniam, bo już się skończyły. Jo, słuchaj, co dzisiaj robisz? Masz jakąś robotę, czy dzisiaj tak? A właśnie tak planowałem jechać coś tam sprasować, trochę słomy. No kurde, dałoby radę podlecieć tutaj na pola do mnie i poprasować troszkę? Czy nie bardzo dzisiaj? A zależy ile i jakie pola. O, to pa, no tutaj jest jedno. O, proszę bardzo. A tam za tym laskiem też? A jest też, czekaj. A, no jakby dał radę, to można tam sprasować też. Tam dobra, może... dobra, idź jeszcze. No i ja na razie jadę kosić to pole koło ciebie tam, co ostatnio żebym kosił. To tam może jakoś się później dogadamy. Także najbardziej mi zależy, żeby te dwa pola sprasować. W sensie tu jedno. Dobra. Dobra. Ja zaraz sznurki wymienię, to tam jakoś wieczorem przy flaszeczce się rozliczymy. Spoko, spoko. Dobra, także my dzisiaj bierzemy wistule, polomy, jadymy na pole. O, idzie. Dzisiaj taka... No dzisiaj sobie mówię, dokończymy żniwa, bo nie skończyłem. Ostatnio u sąsiada kosiłem. Ogólnie przepraszamy za taką małą obecność odcinku w tym tygodniu, ale... No dzisiaj w tym tygodniu tak było, można powiedzieć, robota, 2 na 10. Robota i teraz robota. Mnie nie było w domu jeden dzień, także też lipa, no ale jakoś damy radę, myślę. Coś tutaj sobie pokosimy, potem coś sąsiad prasować przyjedzie i będzie luksus. Kurwa, odejdę sobie. Ciekawe, jestem ciekawy, czy ten sąsiad przyjedzie. Wiesz, który coś tam będzie robił koło nas. Stasiek? Stasiek, no. Ciekawe, no. No on to, kurde. Ostatnio go coś tam nie widziałem za bardzo. Znaczy się ostatnio był u ciebie, co tylko kościół, nie? Jo, no. No tak, to. Ja ci powiem, że całkiem ładnie przeżyta pasowało, więc. Jo, to dobrze. Ja w tym roku przeżyta nie miałem. Mały problem z tym jest. Nie to klikłem. Z czym jest problem? Rozwierzemy go zaraz. Z rozłożeniem prasy, bo ona tak jakby jest rozłożona cały czas, ale mimo wszystko nie podpina się dobrze. Aha. Ogólnie to OBS też ma jakiś problem widać dzisiaj, bo pisze mi, że mam jakiś... Sąsiad, chodź tu, pomożesz naciągnąć deszel, bo chyba się zakleścił. Już lecę. Przez... O matko. Weź tu i no... O, szarpnijmy. Czekaj. Tu. Dawaj. Dobra, poszło. Dobra, ja berak szarpnię, bo... Dobra, coś, czekaj. Tutaj akurat nie smarowałem się, zapiekło chyba. Poszło. Kurde. Dobra, bałek tam sam założę. Bałek z kieszeni. Boże, jak dał mu wpali. Dobra, ty to sąsiad prasuj, nie krępuj się. Ja idę dalej. Nie mam zamiaru się krępować. No, i tak ma być. Ty kombajn na pewnych obrotach chodzi. Mój Jezu. Dobra, ja to nawet nie patrzę na kamerkę, co tam się u ciebie dzieje. Potem się dowiem. Przy montażu się okaże. Ja tutaj jestem skupiony na koszeniu, żeby... elegancko wykosić. Kurde, no tak pół tony z jednego przejazdu nie jest źle chyba. Ale zobaczymy. To ładne. A co ty tam masz? Owies. Ile ty miałeś tego owsa? W sensie, na którym polu też go miałeś? Czekaj, bo ja nawet nie wiem, czy miałem... Nie masz owsa chyba, tylko tam miałeś. Owies, jęczmień i pszenicę. Ty
sąsiad wydajność tej słomy to chyba 10 ton z hektara. Zrobiłem obiazkowo i dwie belki wypluło. O matko. Interesy życia ci powiem. Ale lagi, Jezus Maria. Nie wiem, co się dzieje. O! Kodowanie przeciążone. Zarąbiście. Nie ma problemu. Kurde. No, zobaczymy, czy uda mi się ci to skosić. Pewnie mi się coś uda skosić. No, może myślę, coś, że... może coś tam jeszcze pozbieram sobie. Łe. Ogólnie wy ten odcinek widzicie w sobotę, jo? No, jutro. No tak, w sobotę. Więc w niedzielę zapraszamy na nową serię. O, dokładnie tak. Seria będzie w trzech lub w czterech nawet. Ło. Ale dowiecie się już jutro, więc... Wyczekujcie, bo naprawdę będzie się działo. Będzie zabawa. Będzie się działo. Dokładnie. Kurde, takie... Sąsiad... Poczekaj. Ty nie miałeś zgrabiarki, jo? Nie. To chyba Stasiek zapomniał zabrać, bo stoi tu. No, to mogę z chęcią przegarnąć. Nie ma problemu. Także patrząc ogólnie też po komentarzach, jak u mnie, jak u ciebie, to myślę, że właśnie intro przypadło wam do gustu, bo było w masę komentarzy, że zarąbiste intro. Także no, dziękujemy za takie miłe przyjęcie. Nam też się podoba. Pokłony w waszą stronę. I to konkretnie, konkretne to intro jest, muszę przyznać. No. Chyba większość... Szczerze, nawet robiąc to intro przez Serbii, który je robił, w ogóle nie pomyśleliśmy, że ten rower faktycznie może spowodować, że wy to bierzecie jako ojca Mateusza. Jakby jeszcze była czarna ta, wiesz, czarna koszula ubrana, jakaś kamizelka może. Bo wiesz, jak to by wyglądało. Jo. Normalnie jak ojciec Mateusz w farmingu. Także oczywiście na poprzedni odcinek zapraszam do Agro Matiego na kanał. Tam był również z lat odcinek. Tak. Bo w tym tygodniu seria z Julii troszeczkę została jakby zapomniana, ale spokojnie pamiętamy o tej serii również i będziemy ją właśnie dzisiaj chyba nagrywać, nie? Dzisiaj czy nie dzisiaj? W sensie, wiesz co, na pewno dzisiaj chciałbym zacząć nową serię. Aha. Żeby w niedzielę zrobić taki przestój i w poniedziałek już ruszyć tak przemiennie, tak jak było zawsze. Bo w tym tygodniu wyszło tak, że wychodziły nam codziennie odcinki z lat. Nie było takiej różnorodności. O! Sąsiad przyjechał. Stasiek. Kurwa, co on tam będzie dzisiaj robił? Nie, przyjechał sam. Łódko. Witam! O. Matko Bosko. Urwało lagi. O. No, witam. O, widzę, że w końcu żeś pan po zgrabiarkę przyjechał. O, bo muszę pojechać po kłosy zgrabiać. No dobra, już tu pod pinta i no. Siemano. Co tam tu się dzieje? Witam. A zgrabiarkę w końcu wyciągacie z krzaków? No. Ja tam Stasiu podjadę wieczorkiem, to się rozliczymy za te kostrzenie, bo w sumie żeś tak szybko pojechał, że nawet zapomnieliśmy się rozliczyć. No, to wy się tu bawcie, ja idę po Władka. O matko, nie. Ale belek. Ja dzisiaj koszę i skosiłem już. I teraz jadę pozgrabić to. O. No dobra. Dobra, nie zawracamy gitary, Stasiu. No do następnego, na razie. Kurde, Stasiek zarobiony, tak jak i my, nie? No ale Stasiek to już troszeczkę level wydrażej od nas. Nie dość zapłacił jeszcze taki kombajn. Wiadomo. O, sypie tam, o matko, jak sypie, obiec. Mój Boże. Kto sypie? Kombajn. A, w porządku. Czekaj, tam jeszcze pracujesz, czy co tam robisz? Tata, pracuję, no. Ja ci tu zdjęcie zrobię, dobra? Oj! O, już. Czekaj, bo kierownica ino ściągnęła. O, jestem w rusku. Widzisz, żeś przyszedł, zrobił zdjęcie i wszystko. Popsuło się. No widzisz,
Kurde, ja powiem tak. Nie wiem, czasem nie będę musiał od kółki zaraz tutaj przyciągać. Jak będzie wóz pełny. Ale powiem tak. Wracając do odcinku, mam bardzo fajną akcję. I ona myślę, że też się spodoba, ale na razie nie będę mówił, co to ma być, co to będzie. Nawet ja nie wiem. No, ty też nie wiesz, ale ja ci powiem później. Dobra. Dobrze, widzowie, wbijajcie do mnie na odcinek, zdradzę wam. Będziecie widzieć dzień przed. Nie, dobra. Ała, jednak to był zły pomysł. Matko Bosko. Daj Boże, żeby wszystko wróciło do normy. O, już jest git. Tak, tak. Tylko chwilowo. Jo. Ogólnie przepraszam za mój poprzedni odcinek, w sensie mój ostatni, bo niestety tam się troszeczkę dźwięk porąbał. No troszkę. I ale to wszystko brzmiało jak... Jezu, no co jest? Takie lagi dzisiaj słyszę, masakra. Ty masz lagi? No. A, jak nigdy, chłopie. O, ja w sumie troszeczkę też. Stopingu na blacie. O matko. Ale szczerze nie zwróciłem nawet na to uwagi. Najważniejsze, da się grać, nie? Ci powiem, sąsiad, że u ciebie ta suma nie jest taka wydajna jak u mnie. U mnie czeku z pół hektara. No to wie. Prawie 100 belek było. Przecież to aży to. Macie owiec? Tu jęczmień mieliśmy. Znaczy no, tam jęczmień tam był. Na dole, na górze pszenica, tu owiec. A no, pszenica to w ogóle nie wydajna. No. Nawet nie wiem, gdzie ją mam. Czy ją sprzedałem, czy ja co? Nie, sprzedałem ją chyba, no. Dostałem za nią 200. No wtedy co żeś... Aha, to ja ją wziąłem. Wtedy co policją żeś jechał? Znaczy co policję ukradłem, nie? To aha. Później sobie pojechałem i sprzedałem za 200. A było 300. A ja policję jechałem, no. Za 600 kilo chyba. Sąsiad, ty mnie za psiarskiego nie uważaj, dobrze? Tak. Znaczy ja mówię, że ja policją jechałem, nie ty. A, dobra, bo ja zrozumiem, jak ty policję jechałeś. Nie, bo tak ty, mówię, wtedy ja co policję ukradłem, pamiętasz? Mój Boże. I tak, że cię nie szukają jeszcze. Chłopie. Nie chcesz owsa trochę? Nie, dzięki. Bo zostało mi 100 kilo chyba, nie wiem co z nim zrobić. Chyba zostawię w kombajnie na następny rok. Kurde, słychać coś te dźwięki, czy nie słychać? Nie wiem, kombajnu nie słychać, Ruska słychać. A idź pan w ciul. Wygłodnie on taki brudny kombajn, że to jest masakra, nie? Cały uwalony. O! O! Jadę. A ty już skosiłeś? Jo. Co ty gadasz? No. No ta. O kurde, zahaczyłem o płot trochę. To dawaj ten. Dawaj, idziemy zbierać belki do ciebie. Jak chcesz. Ale żem zawrócił, czekaj, bo na... Jezus Maria, na połowie go spastanąłem. Czekaj, tylko z Ruskiem wrócę, nie? I podepnę w kółka i można jechać coś. Dobra. To ja jeszcze... Jadę ci tu sprosuję. Ej, bo w sumie ty masz mniejsze te pole. Tutaj Jezus. Inno te harce, tak. Matko Bosko, zamiast przejść to się przetabowałem. Gdzie i to i owo. Bardzo nieelegancko to było. Patera. A kosz! Ała! Boże, ten kosz to się cały czas upierdziela. Pa. Człowieku, on będzie taki pogięty, że... Takie drift ruskiem. Tu. O Boże, co się z wozem dzieje? Wóz dostał padaczki jak coś. Czemu? No chłopie, matko jedyno. Nie chcesz wiedzieć, co się z nim dzieje na drodze. Nie wiem, przez to, chyba to przez ten moc zakopywania się tak dalej, tak tam tańcuje. No. To jest akurat prawda. Możesz sobie to porównać do tego, jak u Adama dwukółka z ziemniakami na polu. O Boże, te dzieci... Tańcowali z dujnicy, ruchali cię w pi... Nie, to nie to. Nie wiem, czego tam słuchasz, ale... Ale dość ciekawie. Tak jak ostatnio u Adama albo u Bolka na odcinku było, że właśnie jechał tą przyczepką, tak tą dwukółko z workami ziemniaków i było, że dzieci na przyczepce.
Czy jakoś tam, nie wiem. Ten co robi, chłop. O nie. Już o content. Zapomniałem, że jak ten kask zakładasz, to zawsze się tak w czoło przyjebiesz i o tym zapomniałem, że w czoło zajebałem. Pozdrawiamy z czoło. I kask. Pozdrawiamy Ormo. Tak. Ogólnie no, w sumie zaraz to już prace późniejne będą. Bo... Jo. Dokładnie tak. Ja teraz pomysł prasuję i to tyle. Jak już tam dojedziesz na ten, na chatę to... Ja już zbieram belki jak coś, nie? A. Fajnie, że powiedziałeś. Ale to, nie wiem, chyba dam sradę. Bo tu akurat wchodzą po trzy, także... Dobra. O Boże, ten pod przód podbił. Nie mam czasu, człowieku, tam się pierdzielić. To możesz prasować jak chcesz, ja tu sobie ogarnę te beleczki. Dobra, dobra, już prasuję. Boże, aż usłyszałem jak odpada ściapka. Serio? Strójk, tam, no... Nieźle, żeśmy tam dał w palnik, aż tutaj dosłyszałem. No człowiek, to normalnie. Ogień i gaz. Ciekawe, czy coś Stasiek jeszcze będzie dzisiaj robił, czy tak po prostu przyjechał po tą sklepiarkę. A wiesz, no może gdzieś tam... Może gdzieś kości jednak... jeszcze? Może jeszcze gdzieś kości właśnie, czy... To gdzieś trochę... w innych rejonach ma jakieś pole? No... A ty sumisiał jakieś inwestycje w tym sezonie, czy... W tym roku? Jak tam? No myślę coś dobrać ze ziemi, nie? Nie wiem, może jakieś pole kupić albo... Albo zainwestować i kupić ciągnik nowy. O! Chłopie, burżuazja. Zobaczymy jak będzie z funduszami, bo... Coś mi się wydaje, że troszkę gorzej będzie, ale... Znaczy, to będzie trochę lepiej wyglądał z tym... Z hajsem w tym sezonie. Ale... Jakoś damy radę. Się okaże. Bo jakby nie patrzył, że 15 tysięcy... Ja jedyne co mam więcej, tam trochę więcej ziemniaków od ciebie, nie? No jo, jeszcze ziemniaki trzeba będzie kupać, matko bosko. Daj Boże. No, no właśnie z ziemniakami będzie trochę roboty, ale to... Ale to trzeba dosyć... zagadać z tym, z tym... Staśka tym, synem. Jo. No tam, do roboty. Może... Coś... Staremu pomaga, to może by i... Na flaszkę. Do nas wpadł. Na flaszkę mu się tam rzuci. Może przyjdzie. Może na cukierki? Bez tej flaszki? Wiesz, o nie. Wiesz jak to teraz jest. Ej, najgorzej, że nie mam pod ręką nic do picia. O. Bardzo mnie to zasmuciło. To nieźle. Kurde, już mam 17 minut. Ci tak powiem, sąsiad, że ja to chyba w jakąś furę zainwestuję, bo o. Tym rowerkiem to już tak... Tak wracę ze sklepu, nie? O północy. Tak. Ja tam tylko słyszę, jak jedziesz tym rowerem o północy, nie? I tak chopię... Tak, łańcuch słyszysz. I tym dzwonkiem tylko dzwoni człowieku na pół wsi. Cały czas, cały dzień i całą noc, tak tłuczę, że cały czas. Cały czas. O, już wiem co wkleję. O, ale ten, tutaj trochę tych belek masz. 30. O, to pocieszyło mnie to. Boże, ruski. Boże, myślałem, że ty tak szybko przybiegłeś i odbiegłeś, a to ptak. O. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że znowu na odcinku nie będzie słychać mojej klawiatury, nie? Bo już mnie szlak trafia. Nie wiem jak ja mam to ustawić, żeby nie było słychać po prostu moich klawiszy. Co najlepsze, że ja nie mam mechanika, tylko mam membranówkę. No. A i tak to tak słychać, że masakra. Nie zwróciłem uwagi tak szczerze. Ale teraz jest trochę... Mogę zwrócić uwagę. Nie no, jak dobra. Się nie będzie słyszał na Discordzie, to pewnie i OBS nie wyłapie, więc... Także co, mamy 18-19 minut. Będziemy sobie kończyć. Tutaj troszkę tych belek mamy, no, uzbierane. Dwa piętra. O, jest sąsiad. Cyk. O, sąsiad do ruska mi tutaj. O, dziękuję. Zagasnę. Jo. O, przegląd. Zagrzał się, powietrzem. Tak. No, także co, dzisiejszym odcinku to było tyle. Zostawcie łapeczkę, subika, wbijajcie tam do sąsiada na poprzedni odcinek, na następny odcinek. I trzymajcie się, na razie. Siemano.
Cześć, cześć.